Przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad. Projekt uchwały w trybie dwóch czytań. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rajsko. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1519. Pierwsze czytanie referuje pani dyrektor. Zapraszam. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Wysoka Rado. Kolejny plan, który chcemy Państwu przedstawić, to jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rajsko. Opracowywany jest przez firmę zewnętrzną Urbanistyka, Architektura, Inżynieria. Głównym projektantem planu jest pan Andrzej Bilski. Powierzchnia to 186 hektarów. Obszar planu zgodnie z załącznikiem graficznym do projektu o przystąpieniu do opracowania planu położony jest w południowej części Krakowa w dzielnicy 10 Sfoszowice. Przystąpienie nastąpiło w związku z podjęciem przez Radę Miasta Krakowa uchwały z dnia 21 grudnia 2011 roku. Celem było kształtowanie zabudowy mieszkaniowej o racjonalnie wykorzystanej przestrzeni i uporządkowanym układzie urbanistycznym zgodnie ze specyfiką i dyspozycjami obszaru, zahamowanie procesów degradacji, ochronę terenów otwartych oraz walorów krajobrazowych oraz ochronę zasobu kulturowego reliktów dawnej twierdzy Kraków. Projekt został opracowany zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu nastąpiło w dniach między 8 lipca a 5 sierpnia. Złożono wówczas 92 uwagi. Żadna z uwag do projektu planu nie została uwzględniona przez prezydenta. Nieuwzględnione przez prezydenta uwagi zostały przekazane Radzie Miasta Krakowa jako załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia tegoż planu. W załączniku nr 2 zawarto propozycję indywidualnego sposobu rozpatrzenia każdej z 92 uwag. Prezydent proponuje, by rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag pozostały bez zmian i tym samym wniesione uwagi, które nie zostały uwzględnione przez prezydenta, również nie zostały uwzględnione przez Radę Miasta Krakowa. Dodatkowo informuję, że do dyspozycji Państwa jest projektant planu w celu udzielania informacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor. Czy są stanowiska komisji? Nie widzę. Prezentacja klubu radnych. Otwieram zatem dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać w tym punkcie głos? Bardzo proszę. Pan radny Pietrus. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, ja chciałem kilka pytań zadać, które też się powtórzą z tego, co było na komisji, ale one są na tyle istotne, że dobrze byłoby, żeby były odpowiedzi do protokołu. Jest kilka problemów, jeżeli chodzi o ten plan miejscowy. Jest to, wynika z tego, pewnie z tych uwag, ale i z pewnego niezadowolenia mieszkańców, z rozstrzygnięć w tym planie. Główne problemy to są sprawa drogi, sprawa osuwisk i sprawa odprowadzenia wód odpadowych. To są takie właściwie najważniejsze, ale ja jeszcze wspomnę o kilku mniej ważnych. Jeżeli chodzi o drogi, to po pierwsze mam pytanie, dlaczego mimo uwag, może niedużo ich było, ale były, nie nastąpiło zawężenie dróg, co jest możliwe prawnie w miejscach, gdzie są do tego predyspozycje, czy też do tego nawet jest taka możliwość i wymaga tego sytuacja lokalna. Dotyczy to w szczególności takiej potrzeby zawężeń drogi głównej KDZ Karłowicza, która ma pas 20 metrów obecnie na całej długości, jak i dróg lokalnych, gdzie pas jest 10-metrowy, to znaczy mówię o pasie drogowym. Sprawa dróg to jest pierwsza sprawa. Drugi temat, osuwiska, no tu oczywiście ja dostałem opinię, prosiłem na komisji, dziękuję za tą opinię od pani dyrektor, która mówi mniej więcej to, że jeżeli Rada Miasta Krakowa miała taką możliwość ustalenia miejsc związanych z osuwiskami w drodze uchwał,
To był tylko jeden, jedyny moment i od tej pory jedyne możliwe zmiany w zakresie osuwisk są w ramach zmiany planu miejscowego lub ustaleń planu miejscowego. Więc tą sytuację jakby rozumiem. Natomiast no, liczyłbym na to, żeby prezydent wypracował taką procedurę, która by w sposób w miarę szybki mogła dokonywać korekt, jeżeli nastąpi zanikanie tych osuwisk stwierdzone przez powiatowego geologa. Trzecia sprawa, zasady odprowadzenia wód opadowych. No, mnie się nie podoba to, że w pasach drogowych plan mówi, że należy lokalizować kanały opadowe, co jest problemem w tym rejonie. Natomiast jeżeli chodzi o obszary zabudowywane, w szczególności osuwiskowe i o spadkach powyżej 12 metrów, nakazuje się ujmowania wód opadowych. Wydaje mi się, że jest tu niekonsekwencja, że mieszkańcy muszą, natomiast w sprawie drogi publicznej, między innymi, czy innej infrastruktury, nie ma tego nakazu i no, wydaje mi się, że jest to niekonsekwencja, a jest to ważny problem w tym obszarze. Jeżeli chodzi jeszcze o drogi, zapomniałem powiedzieć, że zapis planu mówi, że przy lokalizacji inwestycji budowlanych należy uwzględnić istniejące drzewa. Natomiast przy sporządzaniu przebiegu dróg i pasa zajętości nie uwzględniono według mnie tej zasady istnienia drzew, szczególnie drzew, które są tam kilkudziesięcioletnie na pewno, jak być może i więcej mają lat. Następna sprawa. Wydaje mi się, że jest dopuszczenie masztów wolnostojących z obostrzeniami, ale jednak dopuszczenie. Chodzi o budowę stacji bazowych. No, obawiam się, że powstanie taka sytuacja, jak mamy sytuację na Rybitwy Północ, gdzie inwestor na terenie rolniczym buduje stację bazową, chociaż obok ma działkę niezwiązaną z planem miejscowym i okazuje się, że bez planu miejscowego tej działki nie może zabudować stacją bazową. I myślę, że tu należy wprowadzić zakaz całkowity budowy masztów wolnostojących. Czyli nie wykluczyć stacji bazowych, ale wykluczyć maszty wolnostojące. Tym bardziej, że tutaj była podkreślona sytuacja, że są walory krajobrazowe i inne, historyczne, więc teoretycznie możemy sobie zagracić przestrzeń właśnie takim masztem. Następne pytanie dotyczy wskaźnika biologicznie czynnego. Dostałem odpowiedź, ale chciałbym do protokołu jeszcze raz ją otrzymać. Jak jest traktowany fort jako budynek? Czy jest to budynek w 100%, czy to jest też teren zielony w jakimś tam procencie, dlatego że na tym forcie rośnie las, właściwie las, i jeżeli jest to teren zielony, no to być może jest to inaczej liczone. I drugie pytanie, co się stanie ze wskaźnikiem biologicznie czynnym, jeżeli ten las zostanie usunięty? Co sugeruje konserwator zabytków? I ostatnie pytanie. W załączniku trzecim mamy nieprawdziwe informacje dotyczące inwestycji w systemie komunikacji ulic, ponieważ wymienione ulice nie są z tego obszaru, tego planu. W związku z tym mam pytanie, jaki to ma wpływ na zaskarżalność tego planu. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Bardzo proszę, kto z państwa radnych, pan Grzegorz Stawowy, zapraszam. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Szanowni Państwo, większość problemów wymienił mój przedmówca, więc ja już o nich nie będę mówił. Natomiast chciałbym poruszyć kilka innych elementów, które się nie znajdują, nie znalazły w wypowiedzi mojego poprzednika, a też są istotne. Po pierwsze, a propos dróg, no tak jak ja mówiłem już na komisji, oczekiwania mieszkańców tej części Krakowa są jednoznaczne. W przeciwieństwie do mieszkańców innych części Krakowa, którzy nie chcą zabudowy, nie chcą dopuszczania nowych terenów inwestycyjnych, tu jest sytuacja odwrotna, jest oczekiwanie jak największego otwarcia
i możliwości przekwalifikowywania gruntów. W związku z powyższym, mając świadomość, że być może niektóre drogi są za szerokie, no jednak, czy za duże, należy pamiętać, że te ulice kiedyś będą musiały mniejsze, większe, węższe, szersze jednak powstać. No, nie może być tak, że my będziemy zmieniać obszary niebudowlane na budowlane, a później się okaże, że te tereny będą obsługiwane przez 3-metrowe ulice. Na komisji, do materiałów komisji zostały przekazane zdjęcia. Na niektórych z nich widać, że ulice są szerokości samochodu. Może nie na całej długości, ale w tych miejscach, które są sfotografowane, jest to widoczne. Ja oczywiście nie twierdzę, że tak jest na terenie całego osiedla Rajsko, natomiast wielu mieszkańców prosiło o to, ażeby rozszerzać tereny budowlane. W opinii, którą złożyła komisja w ramach uwag do studium, jest zapis o rozszerzeniu terenów budowlanych w tej części miasta, o te tereny, które mają do tego predyspozycję. Czyli tak naprawdę jest to rozszerzenie bardzo szerokie, idące w kierunku takim, ażeby jak najwięcej terenów dało się przekwalifikować z rolnych i z nieużytków na tereny pod zabudowę jednorodzinną, bo mówimy tutaj o zabudowie o charakterze jednorodzinnym. Także część tych ulic, no muszą zostać przynajmniej częściowo, a muszą być też rezerwy na to, żeby doprowadzić media do tych obszarów, bo proszę pamiętać o tym, że ulica to nie tylko asfalt, ale również i chodnik, i odwodnienie, i oświetlenie, i miejsce na przeprowadzanie wszystkich niezbędnych do życia mediów. I to jest jakby pierwszy element. Drugi element to jest problem osuwisk w tym obszarze, który jest najbardziej narażony w Krakowie na te zagrożenia i tak naprawdę to jest problem, którego nie bardzo możemy przeskoczyć. Jest opinia geologów i my nie mamy kompetencji do tego, żeby z nią polemizować. My się możemy zgadzać lub nie, ale złożenie poprawki na osuwisko, żeby dopuścić tam zabudowę, jest z natury rzeczy prawnej po prostu nieskuteczne. Jeśli chodzi o tą rzecz, którą mówił Włodzimierz Piotrus a propos dróg, które są wymienione w załączniku trzecim, no i ja zakładam, że to da się skorygować bez potrzeby wyłożenia, bo to jest rzecz techniczna, więc wspomagająca. Niemniej nie zmienia to faktu, że w tym planie mamy pewne błędy powielone z planów wcześniejszych, chociażby z Tyńca. Ja nie bardzo rozumiem, po co układ drogowy drogi zbiorczej jest tak szeroki, skoro dzisiejsza droga zbiorcza ma swoje parametry i ona nie ma 20 metrów. I tak naprawdę nie ma niezbędności jej poszerzania. To nie jest osiedle, gdzie trzeba na przykład tworzyć zatoki postojowe dla samochodów, ponieważ każdy ma własny parking pod własnym domem. Jest jeszcze kwestia wniosku podpisanego przez grupę mieszkańców a propos nieuchwalania planów miejscowych dla obszaru Rajska, Kosocic i Soboniowic. Ja na komisji prosiłem i taką informację uzyskałem, bo nieuchwalenie oznacza w tej sytuacji nie wstrzymanie, tak jak my prosili mieszkańcy, bo to jest niemożliwe z racji tego, że jest przygotowywane studium i studium może być głosowane tylko i wyłącznie, jeżeli wszystkie procedury są zakończone, czyli plany miejscowe są uchwalone lub odrzucone. W związku z tym wchodzi w rachubę tylko i wyłącznie odrzucenie, idąc w myśl tej prośby. Chciałbym Państwa poinformować, że koszty powstania tych planów kształtują się następująco. Informacja jest z biura planowania, więc ja ją tylko przekażę. Plan miejscowy dla Rajska kosztuje 113 160 zł, plan dla Kosocic 152 000, plan dla Soboniowic blisko 104 000 zł. Więc to jest globalnie blisko 700 000 zł z pieniędzy podatnika na sporządzenie tych planów miejscowych. Natomiast warto tutaj powiedzieć inną rzecz, przepraszam. Zgodnie z wcześniejszymi umowami z mieszkańcami, w sytuacji, kiedy w uchwalonym planie miejscowym następuje na terenie uchwalonego planu miejscowego następuje zmiana zapisów studium i zmiana przeznaczenia klasyfikacji terenu, na przykład z niebudowlanego na budowlane, to w pierwszej kolejności dostosowujemy plany obowiązujące do tego, co jest nowym studium. To jest o tyle istotne, że mieszkańcy nie muszą męczyć się z WZ-kami, z samymi postępowaniami, które się z tym wiążą, tylko od razu składają wniosek o pozwolenie na budowę. W związku z powyższym, jeżeli by
się umówić, ja tak proponowałem już na Komisji Planowania Przestrzennego i te plany, ten plan na przykład podjąć w tej chwili, bo ja nie wiem, czy on w momencie poprawek drogowych uzyskałby uzgodnienie zarządcy drogi. To jest taki problem też formalny, czy ewentualne zmiany i poprawki, które są wprowadzane, dają później możliwość uchwalenia studium, bo tak jak już wspomniałem, muszą być plany uchwalone lub odrzucone w momencie głosowania studium, to moglibyśmy do tych planów, do tych terenów wrócić do w tych obszarach, które one wymagają zmiany, czyli na przykład układu drogowego, jeśli on faktycznie jest zbyt obszerny, zapisów, o których mówił mój przedmówca, zapisów dotyczących klubu sportowego, aczkolwiek tutaj sytuacja jest taka, że powiększanie budynku wyklucza możliwość usytuowania pełnowymiarowego boiska na klubie sportowym w Rajsku. No i oczywiście rzeczy najważniejsze, czyli przekwalifikowania terenów niebudowlanych w tereny budowlane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Drugie wystąpienie, pan radny Pietrus, bardzo proszę. Panie przewodniczący, pani prezydent, jeszcze chciałem sprecyzować, że ja nie wnioskowałem o likwidację dróg, jedynie o zawężenie, ewentualnie zmianę kategorii, jeżeli jest taka możliwa. No ale dla jasności. I druga sprawa. Mam pytanie już takie praktyczne. Jeżeli coś się wydarzy niedobrego z ruchami, z murami oporowymi w pasie drogowym, no przykładowo w Kurłowicza, to czy te ustalenia planu umożliwiają odtworzenie takiego muru oporowego? To jest pierwsze pytanie. Podobne pytanie dotyczy nieprzekraczalnej linii zabudowy. Możliwość odbudowy, remontu budynku, który znalazł się poza linią zabudowy. To jest drugie pytanie. I trzecie pytanie. Ja odpowiedź znam, ale być może tutaj mieszkańcy będą chcieli to mieć potwierdzenie. Czy Park Kulturowy Rajsko-Kosocice, który jest tam wskazany w planie miejscowym, zamraża ich teren, czy po prostu nic nie zmienia, jest tylko informacją? Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeśli nie, to dopuszczam do głosu spoza rady panią Małgorzatę Makowską. Tu są cztery zgłoszenia mieszkańców. Bardzo uprzejmie proszę wzorem radnych, aby państwo nie powtarzali ewentualnie się i trzymali dyscypliny czasowej. 3 minuty. Bardzo uprzejmie proszę. Pani Makowska pierwsza. Ja przepraszam, że zmieniono kolejność. Pana godność. Moje nazwisko Józef Jałocha. Jestem przedstawicielem mieszkańców Rajska. Chciałem też przeprosić w imieniu pani Izabeli Małopolskiej Zawartka, która jest, nie mogła przyjść tutaj na sesję, ponieważ ma spotkanie z klientem i nie mogła tego odwołać. Szanowny panie przewodniczący, szanowna pani prezydent, Wysoka Rado. Ja sobie napisałem to przemówienie, bo to ma krótko trwać, ale muszę się odnieść do wystąpienia pana przewodniczącego Grzegorza Stołowego dotyczącego zapisów studium, że studium nam otwiera drogę, to nowe, że jest poszerzenie i tak dalej. Ale proszę państwa, jeżeli chodzi o usługi, to studium zmniejsza w MN-ach procent dopuszczalności z 49 do 30, czyli nas ogranicza. Koszty są 700 tysięcy, ale proszę policzyć nasze koszty, nasze straty. Park kulturowy to jest 70-80 hektarów morze, cena ziemi jak za rolę, bez prawa zabudowy, bez możliwości rozwijania się, nie mówiąc o tym, że są nakazy, zakazy utrzymywania cieków, utrzymywania rowów i tak dalej. A teraz to, co mam napisane. Problem dróg. Plan nie chroni układu wielkiej rokady, a także układu dróg dawnej wsi wokół dworu w Rajsko. KDZ droga ulica Kurłowicza zbudowana w 2003-2004. Szerokość asfaltu 7 metrów. Chodniki po 1,5 do 2 metrów. Zawężenie metr przy murze oporowym Kurłowicza 29-31. Oczywiście ta droga była zbudowana za naszym poparciem i oddaniem działek pod
drogę za połowę ceny wartości, proszę Państwa. Pragnę zaznaczyć, że w tym ciągu tych 10 lat wybudowaliśmy ogrodzenia, wybudowaliśmy bramy wjazdowe, jest czysto i ładnie i teraz otrzymujemy wiadomość, że potrzeba jeszcze po 5 metrów z każdej strony. Pytamy dlaczego. I tu abstrahując powiem tak, to dlaczego na przykład zwężono ulicę Kalwaryjską przy posesji przy kamienicy 42? Dlaczego chodnika nie ma między rondem Grunwaldzkim a mostem Dębickim po lewej stronie dla pieszych? Czy tam można było zrobić? A u nas musi być według ustawy, według przepisów cały czas. A trzeba wziąć pod uwagę, że od strony północnej ulica Kuryłowicza to budynki na skarpach, murach oporowych, a ulica też jest zabezpieczona przy, droga zabezpieczona murem oporowym przy posesji 14 ulicy Kuryłowicza, która podtrzymuje drogę, bo inaczej by się po prostu osunęła. Dodatkowo obok tej posesji wychodzi rura, z której odprowadzana jest woda z kanalizacji burzowych i spływa, proszę Państwa, na osuwiska przy ulicy Kenara niewydzielonej na planie. Te osuwiska są związane z osuwiskami przy ulicy Golkowickiej, które już mają karty osuwiskowe. Pytamy się, 9 lat to trwa. Państwo nam mówicie, że osuwiska, że to my jesteśmy winni, że chcemy budować nawet, że chcemy sprzedawać osuwiskami. Nieprawda. My wiemy, czym grożą osuwiska. Moja następczyni powie na temat osuwisk. Proszę Państwa, my nie wierzymy w te słowa, które żeśmy już usłyszeli na dyskusji publicznej, spotkaniach. Nie wierzymy władzom miasta Krakowa, ponieważ władze miasta Krakowa już raz nas oszukały. Obiecywano nam zamknięcie wysypiska Baryczy 2013-2017. Na spotkaniu z panią prezydent dowiedzieliśmy się, że nie przewiduje się zamknięcia do 2030 roku. Jak? Bardzo proszę nie przerywać, a pana proszę o konkluzję, bo minął pana czas. Bardzo uprzejmie proszę. Do tego, proszę państwa, dochodzą tak. Park kulturowy, co było wspomniane, niewydzielony dwór w Rajsku, niezaznaczony na niebiesko, a domy zabytkowe są oznaczone. Wydzielony, proszę Państwa, dwór Rajsko z parku kulturowego, a dwór Rajsko jest starszy od fortu. Pytamy dlaczego? Mówi się o zieleni fortecznej, a słyszymy, że ma być fort wycięty. To co ten park chroni? Wody opadowe mają być odprowadzone, kompleksowy ma być odprowadzenie wód roztopowych i opadowych. Ale my pytamy, a co z zasilaniem zbiornika podwodnego GPZW 51 Bogucice, z którego czerpie woda Wieliczkę? I teraz reasumując to wszystko, proszę Państwa, od 1989 roku, czyli w wolnej Polsce, z naszego terenu, tak, zlikwidowano bibliotekę. Dwór, gdzie była biblioteka, jest w remoncie. Książki wywieziono wraz z komputerem do Wróblowic. Próbowano zamknąć szkołę podstawową i sprzedać budynek. Dzięki mieszkańcom i stowarzyszeniu ta szkoła istnieje i rozkwita. I w nowym planie nie przewiduje się dla nas, według nas żadnego rozwoju. Dlatego prosimy, tak jak w tym piśmie, które zostało zawarte, o takie rozwiązanie naszego problemu, żeby mieszkańcy Rajska mogli spokojnie patrzeć w przyszłość i ich dzieci. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję. Bardzo proszę, pani Małgorzata Makowska, czy jest obecna? Bardzo proszę o niepowtarzanie już pewnych argumentów, które tu miały miejsce, i trzymanie dyscypliny czasowej 3 minut, bo nie chciałbym, żebyśmy tu wydłużali. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W zasadzie wszystkie tematy zostały poruszone, więc moje wystąpienie powtarzało się. Chcieliśmy tylko zwrócić jeszcze uwagę, że jakby intensywność zabudowy w naszym rejonie w porównaniu do sąsiednich rejonów, chociażby Sforzowice Wschód, jest wiele, wiele mniejsza. U nas wynosi 12% w sąsiednich ościennych
innych dzielnicach 50 kilka. Więc chcieliśmy na to zwrócić uwagę i kolejna prośba, którą ja taką kieruję od siebie, od mieszkańców, żeby przy sporządzaniu planu wziąć bardzo poważnie pod uwagę system odwodnienia naszego regionu, no, ponieważ on ma bardzo duży wpływ właśnie na osuwiska, które są największym problemem. Czy one są zasadnie wyznaczone, czy nie, to jest już na pewno dyskusja druga, ponieważ tu koleżanka będzie o tym mówić. Natomiast te dwie rzeczy chciałam jakby podkreślić. Więcej się nie będę powtarzać, bo to już debaty mieliśmy i z panią prezydent, więc większość rzeczy została powiedziana. Dziękuję pani bardzo. W takim razie proszę jeszcze o zabranie głosu panią Martę Górę. Proszę bardzo. Witam państwa, pani prezydent, panie przewodniczący, Wysoka Rado. No cóż, temat jak rzeka powtarza się non-stop nieuchronnie. Dotyczy wszystkich trzech naszych obszarów. Tak jak tu zostało wspomniane, Rajsko, Kosojce, Soboniowice, nawiązuje do obszarów osuwisk oznaczonych na mapach naszych planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. Bazując na ekspertyzie wykonanej przez Państwowy Instytut Geologiczny, osuwisk terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1 do 10 tysięcy dla dzielnica Kraków 1 do 7 oraz 10 do 11, można stwierdzić, że obszary osuwisk aktywnych i okresowo aktywnych powinny być w zasadzie wyłączane z planowanej zabudowy, ale również jest tutaj zaznaczenie wyraźne, że w przypadkach koniecznych na przykład budowy lub remontu w tych obszarach dróg należy przewidzieć specjalne badania geologiczno-inżynierskie. Są to badania kosztowne, a ze względu na konieczność obserwacji długotrwałej. W obecnej chwili takie badania rozpoczęto następnej serii osuwisk. Posuwam się dalej. Posiadam kartę rejestracyjną, również opracowaną przez Państwowy Instytut Geologiczny i osuwiska oznaczone od 2011 roku, znajdujące się na naszym terenie, nie posiadają kart rejestracyjnych. Są to osuwiska wyznaczane zasięgowo, dyktowane spadkiem terenu, co zresztą uwzględnione jest w planie zagospodarowania Rajsko. W paragrafie 8, podpunkt 3, w obszarach zabudowanych, położonych na terenach osuwisk i o spadkach powyżej 12% predysponowanych do wystąpienia ruchów masowych ziemi oraz w terenach przeznaczonych pod zabudowę na tych terenach o spadkach powyżej 12% nakazuje się ujmowanie wód opadowych, wód z drenażu w systemie kanalizacyjnym odprowadzającym ich do miejskiej sieci kanalizacyjnej, rogu i ścieku. Jak na dzień dzisiejszy takiego opracowania nie ma dla naszych terenów. Mało tego, wspomniane już przed mojego przedmówcę, pana Józefa Jałochę, poszerzenie drogi Kuryłowicza wiąże się z dodatkowym niebezpieczeństwem powstawania nowej strefy osuwisk, zwłaszcza w rejonie ulicy Kenara, gdzie jest właśnie odprowadzona główną rurą deszczówka w prywatne tereny, gdzie utworzyło się olbrzymie osuwisko z kilkoma mniejszymi osuwiskami. Jak wiadomo, osuwiska są cyklem powiązanym ze sobą, ponieważ wody podwodne ulegają przemieszczeniom, w związku z tym również ruchy masowe ziemi takim przemieszczeniom ulegają. Karygodne zaniedbania w stosunku regulowania stosunków ulicznych. Droga zbudowana niedawno z kanalizacją deszczową, która po prostu głębszej analizie nie spełnia swoich wymogów, bo kąt jezdni jest odwrotny do kąta spływu wody, gdzie w ulicy Krzemienickiej przedłużeniu, również planowanej jako KDZ drogi, w ogóle nie ma takich odprowadzeń. Więc po prostu nasuwa się pytanie, jaki sens i cel w ogóle ma całe to opracowanie, skoro osuwiska nie mają po prostu kart rejestracyjnych, nie ma zaplanowanej konkretnej rozbudowy melioracji i odwadniania tych naszych terenów po prostu. Tutaj jeszcze podpieram się opracowaniem karty
decyzyjnych z Państwowego Instytutu Geologicznego Systemu SOP, tak zwanej tej ochrony przeciwosuwiskowej, dla Małopolskiego Województwa, konkretnie krakowskiego, zostało takich kart opracowanych 9 dopiero. Osuwisk odkryto 129, więc jak to się ma po prostu zaznaczanie tych osuwisk, ograniczanie dalsze naszych terenów i rozbudowę dróg, która może po prostu przynosić tylko więcej szkód niż pożytku. I jeszcze chciałam się odnieść do imienia mieszkańców. Niedopuszczalne w naszej ocenie jest stwierdzenie autora planu, iż granice niektórych osuwisk wyznaczono nieprecyzyjnie jako przypuszczalnie niepewne. Co więcej, warto zauważyć, w opracowaniu stwierdza się, że przyczyną powstawania osuwisk jest układ geologiczny warstw ziemi, podłoża niekorzystnej rzeźby terenu, a także nawadniania stoków osuwiskowych. Co w kontekście analizy przypadku osuwiska właśnie wspomnianego przeze mnie przy ulicy Kenara, nieprawidłowe odprowadzenie i wykonanie przez Zarząd Dróg Odwodnienia ulicy Kuryłowicza, wyprowadzenie na tereny prywatnej działki rury z kanalizacji burzowej. Jest w załączniku pisma złożonego właśnie odnośnie tych trzech naszych projektów, jak również brak uregulowania właśnie, powtarzam się, tych stosunków wodnych. Ponadto właśnie ta rozbudowa tej infrastruktury drogowej, która dodatkowo będzie na pewno negatywnie wpływać na regulację stosunków wodnych i osuwiskowych zgodnie z opracowywanymi projektami. Powyższe braki sprawiają, iż projekty przedmiotowych planów nie są adekwatne do prognozy środowiskowej i w tym zakresie powinny zostać uzupełnione. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani bardzo. Proszę bardzo przedstawiciela projektodawców o ustosunkowanie się do zadanych pytań. Zapraszam serdecznie panią prezydent Koterbę. Zapraszam. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja odniosę się tylko do kwestii drogi i tego, co poruszył pan, mówiąc na temat spalarni. Otóż natomiast wspomnę, poproszę projektanta, aby szczegółowe wyjaśnienia udzielił we wszystkich kwestiach. Szanowni państwo, oczywiście, że nie mogłam udzielić informacji, że będzie, czy, do kiedy będzie czynna barycz, bo jeśli była mowa o datach, to ten 2030 rok dotyczył daty, do którego, do jakiego czasu opracowujemy kierunki w studium rozwoju uwarunkowań i rozwoju miasta. Także absolutnie to, co pan powiedział, no to chyba nie z niezrozumienia wynika, bo wiadomym jest, że jeśli barycz będzie działała już w sposób zdecydowanie ograniczony, bo od momentu, od kiedy rozpocznie działanie spalarnia, czy od początku 2016 roku, to ograniczenie będzie zdecydowanie widoczne, bo chyba tylko resztki będą wywożone na barycz. I ja tutaj daty żadnej na pewno nie, na spotkaniu nie mówiłam o dacie. Owszem, mówiłam, iż w tych kwestiach jestem gotowa do spotkania z mieszkańcami o wyjaśnienia. Wtedy również ze mną by przybyła osoba, która szczegółowo opowie na temat wysypiska w Baryczy. Natomiast jeśli chodzi o drogę KDZ, ta droga na pewno nie powoduje wpływu na obiekty w tej chwili, czyli ta droga narysowana w planie. Mówię narysowana w planie, ponieważ wiadomym jest, że gdyby doszło do realizacji tej drogi, to będzie musiał być opracowany ZRID i to ZRID szczegółowo określi zawężenia czy poszerzenia, etc. Ale wychodząc naprzeciw mieszkańcom, czyli wychodząc naprzeciwko ich problemów, nie tylko związanymi z drogami, ale przede wszystkim z zagospodarowaniem tego obszaru, czyli z małą ilością terenów, które są przeznaczone do zainwestowania, w zmienianym studium, które równolegle robimy, wprowadzamy zmiany, które takie zainwestowanie w przyszłości im umożliwią. I dopiero zmiana tego planu, który jeśli zostanie uchwalony
zmiana planu na podstawie nowego studium i dostosowania wtedy szerokości dróg będzie logicznym działaniem, ponieważ wystąpią nowe tereny zainwestowane. Tak jak mówił przede mną pan przewodniczący Stawowy, musimy myśleć o przyszłości. Oczywiście mówię zmiana, ponieważ plan o wiele łatwiej, szybciej się zmienia, aniżeli opracowuje cały plan, jeszcze tak trudny jak ten, bo przyznaję, sprawy osuwisk w ogóle w mieście Krakowie są... Czy pani... Są bardzo problematyczne, a to oznacza, że... To oznacza, że te kwestie muszą być cały czas jeszcze analizowane i szczegółowo rozpatrywane. Ja, proszę państwa, właśnie nie zgadzam się z taką ideą, żeby planu nie uchwalać i nie z powodu kwestii finansowych. Tutaj nie chodzi o 700, tylko 300 tysięcy, żeby ta liczba, broń Boże, nie poszła w eter, panie radny, że... O, 370. I to nie chodzi o te kwestie finansowe, ale przede wszystkim o ład przestrzenny i tak naprawdę o dobro mieszkańców. Ponieważ dysponowanie przestrzenią w sposób na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, wiemy dokładnie, do czego prowadzi w każdym miejscu w Krakowie. I dlatego też plan, choćby nie był dość doskonały, będzie zdecydowanie lepszy. Właśnie przez to, że ma swoje nakazy i zakazy, o których mówił pan jako coś złego, to nie, w konsekwencji to nie jest złe, to jest dobre dla przestrzeni. Dlatego dzisiaj chciałam złożyć, jak i w przypadku niektórych wcześniejszych planów, taką deklarację, że w momencie, kiedy studium uchwalimy, a mam nadzieję, że będzie to na koniec pierwszego kwartału 2014 roku, przystąpimy do zmiany tego planu. Natomiast apeluję do państwa o zrozumienie tej sytuacji po raz kolejny i o to, aby jednak plany uchwalać, bo mimo konsekwencji finansowych nawet dla miasta, jakie one powodują, odszkodowań, które musimy niejednokrotnie ponosić, to i tak dzięki temu Kraków co chwilę widzimy, że jednak zaczyna wyglądać lepiej. Ten okres wydawania decyzji administracyjnych to jeden z najgorszych okresów dla przestrzeni miasta, gdzie było brak tych planów. Także pozostając ze świadomością, że wrócimy do tematu w przyszłym roku, mam nadzieję, że również i ten plan zostanie uchwalony. Dziękuję. A teraz proszę projektanta o szczegółowe wyjaśnienia. Dziękuję pani prezydent. Bardzo proszę pana projektanta, proszę o przedstawienie się do protokołu i proszę o wyjaśnienie kolejnych pytań. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pozwolę sobie uzupełnić, czy nawiązać trochę do wypowiedzi pani prezydent na temat komunikacji. Mianowicie chciałem postawić pierwsze takie kluczowe pytanie w tej całej kwestii dotyczącej drogi KDZ, czyli drogi Kuryłowicza, bo ona jak gdyby wzbudza ostatnio, jeżeli chodzi o komunikację, od problemu komunikacji najwięcej emocji. Pytanie jest proste. Czy ulica Kuryłowicza jest zamkniętym dziełem inżynierii komunikacyjnej i nie wymaga rzeczywiście żadnych przekształceń, a w związku z tym nie wymaga jakichś rezerw terenowych? Tutaj w tej wypowiedzi, w dwóch wypowiedziach padły charakterystyczne stwierdzenia, mianowicie pierwsze, a również pytania na przykład. Co zrobić, pierwsze dotyczyło spraw skarb. Co zrobić w przypadku, jeżeli na przykład skarpa zostanie naruszona, czy jak to będzie oddziaływało na drogę? W innym przypadku było powiedziane, że droga opiera się o skarpę i w związku z tym nie wymaga poszerzenia, bo byśmy zniszczyli w ten sposób strukturę drogi. Otóż, proszę państwa, jeżeli popatrzymy na rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny zostać drogi publiczne, to w tym rozporządzeniu w paragrafie 6 wyraźnie pisze, że szerokość drogi w liniach rozgraniczających powinna zapewniać możliwość umieszczenia elementów
drogi i urządzeń z nią związanych, wynikających z ustalonych docelowych, transportowych i innych funkcji drogi oraz uwarunkowań terenowych. Czyli w tym przypadku jest rzeczą niezbędną, jeżeli byśmy chcieli regulować i kontrolować sprawę drogi, sprawę jej powiedzmy ewentualnych uszkodzeń i tak dalej, ażeby te elementy, takie elementy jak skarpa mieściły się w pasie drogowym. Stąd oczywiście między innymi ta rezerwa na poszerzenie drogi jest niezbędna. Druga kwestia dotyczy sprawy zgodności, a jak gdyby ustalenia, zgodności tego ustalenia z przepisami odrębnymi. Otóż przepis odrębny wyraźnie mówi, również to rozporządzenie właśnie, że szerokość drogi w liniach rozgraniczających drogi KDZ, czyli drogi zbiorczej, powinna wynosić 20 metrów. Ona zapewnia i zabezpiecza tę funkcję, tą właściwą funkcję drogi i spełnienie tych wymagań, o których mowa w paragrafie, które przytoczyłem. Natomiast oczywiście w dalszym rozwinięciu tego przepisu jest dopuszczenie. Ale to dopuszczenie jest dopuszczenie zawężenia, ale to dopuszczenie jest uwarunkowane szeregiem czynników, które na etapie planu miejscowego są bardzo trudne do stwierdzenia i do określenia. To są czynniki, które w zasadzie albo wymagają informacji na etapie pozwolenia na budowę, albo przynajmniej jakiejś koncepcji wielobranżowej. Stąd ja nie miałem żadnych przesłanek, ażeby odstąpić od szerokości drogi określonej przepisami odrębnymi. Dlatego w tym projekcie planu drogi są określone według przepisów odrębnych i tak jak mówię, w przypadku Kuryłowicza jest to tym bardziej uzasadnione, że ja mówię, skarpy, te wszystkie elementy, one powinny być w pasie drogowym, a nie gdzieś na terenach prywatnych. Jeżeli chodzi o teraz jeszcze związana sprawa z drogą, sprawa poruszona w dwóch wypowiedziach tej rury, że nagle rura kanalizacji opadowej jest wyprowadzona na tereny osuwisk przy ulicy Golkowickiej. Tak, to jest fatalny błąd, ale właśnie to dodatkowo wskazuje, że ulica KDZ, czyli ulica Kuryłowicza, nie jest skończonym dziełem inżynierii, że ona właśnie wymaga mimo wszystko ciągle pewnych jednak korekt, chociażby w zakresie kanalizacji. I w związku z tym my nie wiemy, jakie są w tej chwili niezbędne korekty, natomiast wiemy jedno, że chcąc spełnić wymagania przepisów odrębnych, mamy podstawę, żeby zarezerwować odpowiedni teren, te 20 metrów. I tak jest w planie zrobione. Zawężanie tego terenu, pomijając te wszystkie aspekty techniczne, merytoryczne, jest również niebezpieczne ze względów czysto prawnych, bowiem ta sama grupa, bo w tej chwili jest pewien konflikt, niewątpliwy konflikt między planem a grupą osób, która chciałaby jednak, aby ten plan albo uchylić, albo nie uchwalać. I tutaj zawężenie poniżej przepisów odrębnych, zawężenie tego terenu jest ryzykiem również prawnym, dlatego że ten argument, zawężenie poniżej przepisów odrębnych, może być potem potraktowany jako argument na rzecz uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia planu, że po prostu plan został sporządzony niezgodnie z przepisami odrębnymi, bo nie zapewniono rezerwy terenów 20 metrów, a taka rezerwa jest wymagana przepisami odrębnymi. To tyle, jeżeli chodzi o drogi. I pozwolę Państwu, że no trochę to będzie długo może trwało, ale to jest ten temat na pewno skomplikowany, więc ja sobie pozwolę po kolei odpowiedzieć na pytania. Pytania pana radnego Pietrusa. Na temat drogi nie będę już mówił, bo to było powiedziane wszystko i tak dalej. Zmiana, było pytanie, czy można zmieniać kategorie, czy klasy, proszę, klasy dróg. Otóż klasy dróg są ustalone według logiki, która wynika po pierwsze ze studium. Droga KDZ jest ustalona jako droga zbiorcza na podstawie obowiązującego obecnie studium, jak również odpowiada projektowi studium, który w tej chwili jest procedowany. Także tutaj nie ma jakichś wątpliwości co do tego, czy ta droga ma być zbiorcza, czy nie. Natomiast co do innych dróg, trzeba powiedzieć wyraźnie, obszar Rajska, jak i Soboniowic i Kosocic, ale głównie Rajska, nie ma innych dróg, jak tylko drogi lokalne. I to jeszcze drogi lokalne, które są tworzone przez plan i które w tej chwili w stanie obecnym mają charakter właściwie ulepszonych czy utwardzonych dróg polnych o szerokości, pan radny stałby mówił, 4 metrów, prawda, gdzie się mieści tylko, to jest większość dróg, tak wygląda nad Fosą, tak wygląda ulica Szczawnicka i tak wygląda Bełzy, prawda, to są drogi istotne, bo to są poza tymi drogami dojazdowymi nie ma innej sieci drogowej. Wzrost zainwestowania jest niezbędnie, pociąga sobie również wzrost komunikacji. Może na temat komunikacji wystarczy. Osuwiska, następne pytanie było takie, osuwiska, co będzie, jeżeli procedura w
w trakcie procedury osuwiska będą zanikały. No, znaczy rozumiem z tego, że chodzi o co będzie, jeżeli będzie o korekta terenów osuwiskowych czy oprysów. Otóż na temat osuwisk, to może ja od razu ten temat poruszę, nawiązując jednocześnie do wypowiedzi pani Góry, chyba o ile się nie mylę. Mianowicie sprawa osuwisk wygląda następująco. Osuwiska oczywiście są kwestionowane z różnych powodów. No przede wszystkim pierwsza sprawa jest kwestionowana dlatego, że osuwiska nie mają kart osuwiskowych. Tak, nie mają kart osuwiskowych, ale osuwiska posiadają numery ewidencyjne. One zostały kartowane geologicznie zgodnie z instrukcją opracowania mapy osuwisk z masowymi ziemi, instrukcją, która w 2008 roku została przyjęta i zaakceptowana przez ministra środowiska. To nie są osuwiska, które sobie wymyśla jakiś geolog, powiedzmy uprawniony, tylko to są osuwiska, które robi profesjonalna, tą mapę dokumentacji osuwisk zrobiła profesjonalna, specjalistyczna firma, PIK, i robiła to w oparciu o instrukcję, o formalnie przyjętą przez ministerstwo instrukcję. W związku z tym trudno kwestionować. Oczywiście pytanie jest takie, czy te osuwiska są, w jakim zakresie są one wiarygodne? One są, ponieważ to nie są osuwiska robione w ramach SOP, miasto podjęło wielki trud, żeby sporządzić tą mapę osuwisk, bo gdyby nie ta mapa, to w ogóle nie wyobrażam sobie sporządzenia w ogóle tego planu. Nie mielibyśmy podstawowego warunkowania do planu miejscowego. Natomiast ta mapa określiła, zostały osuwiska skartowane, zostały nadane im numery ewidencyjne i zgodnie z artykułem 110a Prawa Ochrony Środowiska, który wymaga, żeby starosta prowadził rejestr terenów zagrożonych masowymi ziemi, te wszystkie osuwiska skartowane zgodnie z przepisami zostały wprowadzone do tego rejestru i one funkcjonują w tym rejestrze. W związku z tym one są zarejestrowane jako tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi i trzeba się do tego ustosunkowywać. Z kolei artykuł 100 ustawy o ochronie środowiska mówi wyraźnie, że tereny zagrożone należy chronić. To jest taki element. W związku z tym nie można mówić, że te osuwiska, mimo że nie mają karty osuwiskowej, są nieistotne. One są istotne, są fizycznie zarejestrowane, są udokumentowane na poziomie tym, jaki jest możliwy, prawda, czyli na poziomie, nie oczywiście na poziomie karty, czy na poziomie karty dokumentacji rejestracji, ale są udokumentowane. I teraz pytanie, nawiążę do tego, co pan pytał, prawda, co się stanie, jeżeli na przykład będzie te granice będą ewoluowały. No bo wiadomo, konsekwencją dalszą jest w oparciu o te mapy dokumentacyjne sporządzanie rejestru osuwisk, kart rejestracyjnych, no ewentualnie kart dokumentacyjnych. My wiemy, że tylko dwa osuwiska na naszym terenie, właściwie trzy, bo z tym, że dwa z nich są zespolone, czyli możemy mówić o dwóch, jedno przy ulicy Golkowickiej, a drugie przy ulicy Kurilowicza, mają karty dokumentacyjne. Na podstawie tych kart państwo podjęliście uchwałę w sprawie odstąpienia terenów, czy wykluczenia terenów spod zabudowy. I tą drogą będzie postępowała sytuacja, będzie postępowanie dalsze i te osuwiska będą uszczegółowiane, będą sporządzane karty rejestracyjne, czy karty dokumentacyjne i w tym momencie ta wiedza natomiast osuwisk będzie się powiększała. Wtedy można wszystko zmieniać w trybie oczywiście zmiany planu. W tej chwili nie mamy żadnych podstaw, żadnych przesłanek, żeby na poziomie tej wiedzy o tych osuwiskach, które mamy, ja nie miałem innej możliwości, tylko wyłączyć te tereny z zabudowy. Nie miałem innej możliwości i absolutnie nie podpisałem się pod żadnym planem, w którym na tych osuwiskach, mimo że one są na poziomie tej wiedzy tylko, wprowadził teren zabudowy mieszkaniowej. Kolejne pytanie. Wody opadowe. Otóż znów to się wiąże oczywiście jedno z drugim. Wiadomo powszechnie, że wody opadowe mają kluczowe znaczenie w przypadku uruchamiania terenów osuwiskowych. Tu sprawa tej rury rzeczywiście, to jest dramatyczna sytuacja, ale mówię, to nie jest sprawa planu, tylko to jest sprawa realizacji. Natomiast pytanie dotyczyło tego, że w pasach drogowych, że tam się mówi, że w terenach zabudowy mieszkaniowej mamy nakaz, a w pasach drogowych mamy, że należy. Otóż ten nakaz dotyczy określonej czynności, że w przypadku inwestowania w terenach zabudowy jest nakaz, czyli to jest niezbędna czynność, którą trzeba wykonać, czyli nakaz odprowadzenia wód opadowych, ujęcia wód opadowych odprowadzenia. Po prostu wyklucza się możliwość powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych na grunt ze względu na fakt, że no, to spowoduje wzrost zagrożenia środowiskowego.
Odprowadzenie na grunt dopuszcza się tylko, też jest taki przepis w tekście, na terenach, które nie są terenami osuwiskowymi, a nie są terenami zagrożonymi. Natomiast jeżeli chodzi o to drugie sformułowanie, o którym Pan wspomnieć, mianowicie, że w tym drugim dotyczącym infrastruktury właśnie drogowej chociażby, czy związanej z drogą, jest należy, jest sformułowanie należy. Jest to sformułowanie, które dotyczy sposobu rozwiązania, że w przypadku podjęcia inwestycji, powiedzmy, infrastrukturalnej w zakresie odwodnienia, należy ją lokalizować w pasie drogowym. I to na tym to polega. Natomiast konsekwencją jak gdyby obydwu sformułowań, konsekwencja jest jedna, że trzeba to zezwać, czyli i nakaz, i należy, można tu traktować w sensie realizacyjnym jako zmierzanie do jednego celu. Istniejące drzewa w pasach drogowych. Po pierwsze jest zapis wyraźnie o ochronie istniejących drzew zgodnie z przepisami odrębnymi. I druga sprawa, w ustaleniach dotyczących terenów ulic, terenów dróg, jest dopuszczenie zieleni. Na marginesie też była dyskusja na ten temat, że tam są powiedzmy jakieś stuletnie czy jakieś drzewa. Drzewa w drodze są elementem jak najbardziej korzystnym i w tym przypadku, jeżeli one nie powodują jakichś technicznych problemów, no to oczywiście trzeba je zachować. Jeżeli powodują problemy i należy je wyciąć, to zgodnie z przepisami jest taka możliwość. Natomiast jest problem kolejny, że niekoniecznie w tych terenach szerokości na przykład 10 metrów w pasach drogowych, tych poszerzanych dróg, ta droga musi być cały czas na jednej szerokości. Jeżeli mamy na przykład grupę drzew, która zawęża, a tak na przykład będziemy mieli w przypadku kolejnego planu Kosocice, gdzie jest ulica Gruszczyńskiego, naprawdę o pięknym krajobrazie, właśnie bardzo wąska, z dużą ilością drzew, tam po prostu w ramach wyznaczonego pasa 10 metrów trzeba będzie po prostu robić przynajmniej jakieś powiedzmy mijanki, ale nie musi się bez tych drzew wycinać w pień. Kolejne pytanie. Dopuszczenie masztów stacji bazowych. Tak, zakaz dotyczy tylko terenów budowlanych i terenów związanych z ochroną krajobrazową tego całego zespołu fortowego, natomiast w pozostałych terenach tego zakazu nie ma. W ogóle sprawa stacji bazowych jest dosyć dziwaczna, dlatego że ten zapis jeszcze powstawał w czasach, kiedy, czy w okresie, kiedy obowiązywało opiniowanie z organem powiedzmy telekomunikacji. Natomiast w tym momencie już tego zapisu nie ma, tego obowiązku nie ma. Prawdopodobnie chodzi o to, że po prostu można wszędzie. Także niezależnie od prawdy zapisów planu, prawdopodobnie nie ma w tym momencie ograniczeń. Linie zabudowy, jeszcze był problem linii zabudowy. No, linie zabudowy tutaj są kształtowane w różny sposób. Na ogół idą równolegle do dróg. Ale są miejsca, gdzie ze względu chociażby na spadki, czy na fakt, w tym przypadku, o którym mówił pan przedstawiciel ludności, chodzi raczej o taki przypadek, mianowicie jest grupa budynków, bodajże czterech czy pięciu, które już te budynki stoją w pewnej odległości, bardzo uporządkowanej i po prostu linia zabudowy jest pociągnięta wzdłuż tych budynków. To dotyczy ulicy Kurowicza, jest nieco oddalona niż gdzie indziej, ale to spełnia dwa kryteria jednocześnie. Po pierwsze porządkuje układ przestrzenny zabudowy, a z drugiej strony oddalenie od ulicy Kurowicza jest korzystne ze względu na to, że to jest ulica jednak zbiorcza i poziom hałasu tam może być przekroczony. Park kulturowy to jest informacyjna treść rysunku planu, zerżnięta ze studium i to nie ma żadnego znaczenia i żadnego wpływu na funkcjonowanie terenów i przeznaczenie terenów. Teraz na koniec jeszcze bym w takim razie odpowiedział jeżeli chodzi o Pana, natomiast jeżeli chodzi o odpowiedzi na pozostałe pytania. Odpowiedzi Pana przedstawiciela ludności. Kurłowicza, szerokość jest wystarczająca. Skarpy, mury oporowe i tak dalej. Rura. Mówione było na ten temat, nic nie mówię. Powiedziałem, co miałem do powiedzenia. Ulica Kenara, niewydzielona na planie. Faktycznie było stwierdzenie, że rura wychodzi w rejonie ulicy Kenara i idzie na osuwiska. Ulica Kenara nie jest wydzielona na planie, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Tereny przy ulicy Kenara nie są przeznaczone pod zabudowę. Tam istnieje kilka domków, a cała ulica Kenara idzie właśnie tym głównym lejem terenów osuwiskowych. Także nie wyznaczałem terenów na terenach osuwiskowych ulicy Kenara w planie. Jest zostawiona jako dojazd niewydzielony i na tej podstawie może funkcjonować według stanu obecnego. Co park chroni, to nie będę już mówił, bo to było powiedziane.
co z zasilaniem zbiornika wód podziemnych GZWP451. No sprawa wód, tu są trzy jakby aspekty, które jakby wzajemnie się częściowo i zazębiają i wykluczają. Mianowicie tak, z jednej strony trzeba odprowadzić wody opadowe z terenów zagrożonych i to jak najszybciej, żeby uniknąć zagrożenia osuwiskowego. Z drugiej strony szybkie odprowadzenie wód opadowych z terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi może nam spowodować wzrost zagrożenia powodziowego, no bo przyspieszamy spływ. No i z trzeciej strony jeszcze jest sytuacja taka, że szybkie odprowadzenie wód opadowych w ogóle z terenu powoduje zmniejszenie tych zdolności retencyjnych obszaru i tym samym zasilanie zbiornika GZWP451. To wymaga pewnej równowagi i wydaje mi się, że no w planie tutaj kryterium zasadniczym są jednak te tereny osuwiskowe. Teraz pytanie pani Makowskiej. Intensywność zabudowy. Tak, te intensywność zabudowy tutaj jest rozluźniona i ona jest utrzymywana w planie nadal poprzez wskazanie, ustalenie właściwych wielkości działek budowlanych. 1000 metrów w terenach poza terenami zagrożonymi ruchami masowymi i 2000 metrów w terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi. System odwodnienia. Nie będę mówił. Aha, pani twierdzi, że nie ma tego. Oczywiście nie ma, bo plan określa obowiązek, czyli ten nakaz ujmowania wód opadowych to jest obowiązek, który dopiero określa plan i dopiero realizacja ustaleń tego planu będzie, że tak powiem, spełniała ten wniosek, o którym pani mówi. Ekspertyza PIG-u. Tutaj w następnej wypowiedzi pani Góry była kwestia w ogóle podważania tych osuwisk. Ja już na ten temat wyjaśniłem sprawę. Wydaje mi się, że nie będę tutaj tej sprawy powtarzał. Kanalizacja deszczowa nie spełnia, o właśnie, było świetne sformułowanie, kanalizacja deszczowa nie spełnia swoich funkcji, w wielu przypadkach tam są jakieś zmiany, niewłaściwe konfiguracja terenów, złe odprowadzenie, ta sławna rura i tak dalej. Wniosek jeden, konkluzja jedna, ulica Kurylowicza nie jest skończonym dziełem inżynierii technicznej. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję za tą wyczerpującą odpowiedź. Sądzę, że w pełni chyba usatysfakcjonowała zadających pytania. Zatem stwierdzam, że Rada Miasta Krakowa odbyła pierwsze czytanie projektu uchwały według druku. Czy jeszcze jakiś głos? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja zostałem wywołany przez Pana, który pierwszy zabierał głos z grupy mieszkańców. W związku z tym ja sobie pozwolę jeszcze troszeczkę się odnieść, ale też kilka informacji, które w międzyczasie sprawdziłem, Państwu przekazać. Pan mówi, że plan to są same nakazy i zakazy dla mieszkańców. No ale WZK to też są nakazy i zakazy dla mieszkańców. WZK zakazuje pewne rzeczy, a pewne nakazuje, więc to nie jest tak, że nagle się coś zmienia. No, tak już jest. No, trzeba zrobić odwodnienie, trzeba wybudować mur oporowy, trzeba zrobić badania geologiczne, chociażby do pozwolenia na budowę i to robi każdy, czy robi na WZC, czy robi na planie miejscowym buduje dom, więc to są rzeczy, które są oczywiste i to się wiele nie zmienia. Pan powiedział, że studium zmniejsza dzisiejsze 49% udziału usług w budynkach do 30 w nowym studium. Znaczy ja w nowym studium nie znalazłem takiego zapisu, znalazłem inny, że na terenach MN jest dopuszczony udział usług w obszarze MN jest dopuszczony udział usług na powierzchni do 20%. A to oznacza coś zupełnie innego, bo to oznacza zajętość terenu, a nie udział w budynku. Czyli jeżeli ma ktoś hektar terenu, to 20 arów może przeznaczyć pod usługi. 20% tego terenu. A natomiast prawo budowlane dopuszcza panu minimum, znaczy dopuszcza panu 30% nie z planu miejscowego, tylko z prawa budowlanego. W związku z tym to jakby są inne rzeczy. Natomiast rozmawialiśmy o tym na komisji, że 49% to jest tak naprawdę pół budynku. Czyli jeżeli ktoś ma budynek parter piętro, to jedną kondygnację może przeznaczyć pod usługi. Natomiast studium mówi o czym innym, o zajętości terenu pod usługi na obszarach zabudowy jednorodzinnej, a więc nie o udziale usług w budynku, tylko na powierzchnię terenu, która jest do dyspozycji.
Pan mówił o parku kulturowym. Była mowa, że to jest oznaczenie graficzne i to jakby samo z siebie wynika tylko jako oznaczenie kolorystyczne. Nie niesie ze sobą konsekwencji parku kulturowego, jak to ma miejsce na Starym Mieście. Zresztą Państwo radni wiedzą, mieszkańcy niekoniecznie, że procedura uchwalenia parku kulturowego to jest zupełnie inna procedura niż plan miejscowy. Znacznie bardziej szczegółowa, problematyczna i bardziej skomplikowana i zupełnie inaczej. Planem miejscowym parku kulturowego się nie uchwala. Natomiast problem jest, ja się z tym tutaj zgadzam, myśmy chcieli jako radni, którzy pracują w Komisji Planowania Przestrzennego, ażeby był nakaz zatrzymania wody na terenie objętym inwestycją, a nie jej zagospodarowania. To się brało z dwóch rzeczy, po pierwsze, czy nawet z trzech. Po pierwsze, teren jest mocno pofałdowany, więc woda w sposób grawitacyjny spływa na dół, zalewając niżej położone nieruchomości. Po drugie, w przypadku opadów intensywnych spiętrzają się rzeki, które są dopływami rzek, które zalewają w innych częściach Krakowa mieszkańców Krakowa. I po trzecie, zatrzymanie wody na terenie nieruchomości, czyli wybudowanie zbiornika. Już wtedy wiedzieliśmy, że trwają prace nad programem małej retencji, które to zbiorniki będą finansowane przez gminę. Te dotyczące małej retencji, czyli zatrzymywanie wód opadowych na terenie nieruchomości. Pani mówiła tutaj o patrzeniu w przyszłość, żebyśmy patrzyli w przyszłość Państwa dzieci. No właśnie dlatego chcemy zmienić studium i poszerzyć te tereny budowlane. Ja na przykład osobiście uważam, że nie jest wykorzystana do końca rezerwa terenowa przy Golkowickiej, gdzie jest teren płaski, można by spokojnie tereny inwestycyjne poszerzyć. To samo przy Rytowniczej, Osterwy czy Szczawnickiej. Myśmy o to wnioskowali, żeby tereny nadające się pod zainwestowanie, pod zabudowę jednorodzinną były pod nie przeznaczone i dopuszczone. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu ustawowemu. Czy jeszcze ktoś? Ale to już w jakim trybie? Dwa wystąpienia panie radny były. To może panowie sobie wyjaśnią później. No. To ad vocem, ale bardzo krótko, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, no ja chciałem powtórzyć pytania, które były po prostu, to nic nowego. Pytałem o budynek, który znajduje się w nieprzekraczalnych liniach zabudowy, poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, czy jest możliwość jego odbudowy i remontu. Drugie pytanie podobne, czy w pasie drogowym mur oporowy, ogrodzenie może podlegać odbudowie i remontowi. Trzecie pytanie było, które nie miałem odpowiedzi, zaskarżalność planu. Czy wymagana jest zmiana załącznika numer 3, gdzie podane są no, fałszywie ulice z nie z tego planu? I czwarte, jak jest traktowany budynek fortu, który jest pokryty lasem? Czy to jest budynek, czy to jest obiekt no, zielony, inaczej jest liczony wskaźnik biologicznie czynny na przykład przez pół? Dziękuję. Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na te pytania, które nie zostały udzielone odpowiedzi wcześniej. Jednak okazuje się, że mimo wyczerpującej odpowiedzi jednak nie na wszystkie pytania była odpowiedź udzielona. Bardzo proszę. Proszę krótko i rzeczowo. Przepraszam bardzo, spieszyłem się także, przepraszam. Odbudowa i remontu jest oczywiście dopuszczona w pasie drogowym. Wszystkie budynki istniejące, jest zapis o dopuszczeniu budynku, przepraszam, remontu i przebudowy, natomiast nie ma słowa odbudowa. Odbudowa może powstać w przypadku klęski żywiołowej i w tym przypadku sprawy odbudowy takiego budynku regulują przepisy dotyczące klęsk żywiołowych. Czy mur w liniach zabudowy może podlegać odbudowie? No wydaje mi się, że jako stan istniejący można to potraktować, że może, aczkolwiek tutaj raczej trzeba traktować, że to jest po prostu już teren drogi. Jeżeli to byłby teren drogi, cała sprawa polega na tym, że zasada, bo generalnie trzeba powiedzieć jedną rzecz, że wyznaczone linie rozgraniczające odcinają pewne fragmenty terenów, te działek, prawda, łącznie z ogrodzeniami. I cała regulacja, cały ten zabieg regulacyjny polega na tym, że w przypadku, jeżeli zachodzi
na przykład no, został zniszczony, na przykład, czy tam w jakiś sposób uszkodzony, czy są inne zaistniałe względy, raczej należałoby go odbudować już na linii drogi, oczywiście regulując przy okazji sprawę własnościową, prawda? Natomiast no, odbudowywanie murów w obecnym stanie, jeżeli wyznaczyło się już pas drogowy w liniach rozgraniczających, no raczej należy uznać, że nie jest to rozwiązanie dopuszczalne. Co do fortu, w planie jest 60% tereny zieleni biologicznie czynnej, natomiast w tej chwili, jeżeli by w ogóle wyłączyć budynek fortu z tym całym założeniem, to w tej chwili mamy około 67% zieleni, czyli w ogóle fort jako budynek nie był brany pod uwagę w naliczaniu terenu biologicznie czynnego i można go praktycznie całkowicie wygolić z tych drzew, no, przywrócić do stanu pierwotnego, co nie znaczy, że i tak nie będzie on na przykład tarasem zielonym i tak 50% tej powierzchni tak była wliczona, także te 60% i tak jest moim zdaniem zaniżone, bo faktycznie tam będzie na pewno około 80% czy 70% na pewno nawet po przekształceniu tego fortu do stanu pierwotnego. Dziękuję uprzejmie. Proszę. Układ. Aha, tak, rozumiem. Przepraszam bardzo, to jest po prostu błąd autorski i to już było powiedziane, że w autopoprawce byłoby to, było, przepraszam bardzo, to jest ewidentnie błąd autorski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że tym razem wyczerpaliśmy już wszystkie głosy i pytania i wątpliwości. Zatem stwierdzam, że Rada Miasta Krakowa odbyła pierwsze czytanie projektu uchwały według druku nr 1519 wraz z załącznikami, w tym załącznikiem nr 2 o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu. Zgodnie z paragrafem 36 ustęp 9 Statutu Miasta Krakowa, 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na dzień 12 listopada 2013. 13 godzina 15 i ostateczny termin zgłoszenia poprawek na dzień 14 listopada 2013 godzina.